Mirosław Szymanek, który obecnie pełni funkcję zastępcy Ewy Gawor w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, był w latach 80. starszym wywiadowcą Wydziału 4 Biura B. Wówczas szefem MSW był generał Czesław Kiszczak, informuje Niezależna. Do zadań Biura B MSW należało m.in. prowadzenie obserwacji operacyjnych osób i obiektów, przeprowadzanie wywiadów i ustaleń oraz wstępne rozpoznanie i zabezpieczanie operacyjne przebywających na terenie Polski dyplomatów i cudzoziemców. Maciej Marosz w swoim artykule Gawor, Caryca Stolicy i jej dwór, ujawnia komunistyczną przeszłość kolejnych współpracowników i podwładnych Ewy Gawor, w tym Mirosława Szymanka. Tekst ukaże się w najbliższym numerze Gazety Polskiej. Na łamach Gazety Polskiej doktor habilitowany Sławomir Cęckiewicz wcześniej zdemaskował samą Ewę Gawor. Wyszło na jaw, że urzędniczka była podporucznikiem Milicji Obywatelskiej, absolwentką Wyższej Szkoły Oficerskiej imienia Feliksa Dzierżyńskiego oraz pracownikiem Departamentu PESEL MSW. Poza tym historyk odkrył dokumenty innych osób z otoczenia Gawor, m.in. Jarosława Michonia czy Andrzeja Szymaniaka. Mieli oni silne powiązania z SB. Jak widać, Gawor nie była jedyną pracownicą ratusza z nieciekawą przeszłością, a jest ich nieco więcej. Jak tak dalej pójdzie, to okaże się, że w ratuszu tylko sprzątaczki ze służbami nie były powiązane. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o zatrudnianiu ludzi z tego typu przeszłością i nie zapominajcie o subskrypcji tego kanału, żeby zawsze być na bieżąco. Tymczasem jednak się żegnam, do usłyszenia już wkrótce.